znajduje. Pani kurator zespół szkół specjalnych w Gębicach, nie jako szkołę, która może wejść do sieci szkół promujących zdrowie. Przez te wszystkie długie jednak lata stażu włożyliście wszyscy Państwo wiele wysiłku, poświęciliście dużo czasu w to, żeby promować odpowiednie idee, nie tylko promować, ale wcielać je w życie. Efekty zostały przedstawione i 10% więcej, 15% więcej w pewnych obszarach działań, to jest naprawdę bardzo dużo. I cieszy mnie, że to zostało pokazane właśnie w ten sposób, że koordynatorzy nie twierdzą, że nagle wszystko już jest idealne, ale pokazują, że jesteście w trakcie drogi, którą cały czas przemierzacie i na tej drodze zbieracie pierwsze owoce w postaci tych właśnie procentów pokazujących, jak bardzo zmieniła się świadomość, jak zmieniają się nawyki i to, że wspólnie potraficie przekonywać społeczność o tym, że warto zdrowo żyć. No i to wszystko cieszy. Naprawdę. Gratuluję koordynatorom, gratuluję wszystkim Państwu, całej społeczności szkolnej, przede wszystkim tym też osobom, które wspierały szkołę, bo to zależy nam na tym, żeby w społeczeństwie byli ci sojusznicy, partnerzy, którzy postrzegają szkołę pozytywnie, którzy identyfikują się z jej zadaniami, którzy rozumieją, że to, co robią dla szkoły, to w zasadzie robią też dla siebie, prawda? My to wiemy. To jest dla nas. Dlatego pomimo, że na co dzień jestem w Pile, cieszę się, że tu w Gębicach dzieje się to, co się dzieje, bo ja wiem, że to jest dla dobra nas wszystkich. I byle takich szkół było więcej i takich ludzi, którzy to rozumieją i wspierają szkoły, też żeby było jak najwięcej. Razem można zrobić wszystko. Uczniowie są tu najważniejsi. Gratuluję, że te wszystkie piękne rzeczy i zdrowe, które było widać na prezentacji, wykonali. Mam nadzieję, że gdybym teraz zapytała o to, jak się zdrowo odżywiać, jak można fajnie spędzać aktywnie czas wolny, to na pewno by mi odpowiedzieli. Zrobię to gdzieś tam po uroczystości. Dziękuję bardzo. Żyła sobie bardzo mądra pani gospodyni Kisia Mizia. Znała ona bardzo dobrze polski alfabet pytania. Co to znaczy? Zobaczycie sami. Ach, ten mój pomidorku. Nie wszyscy mówią, żeśmy pełne witamin. Smaczne i zdrowe. Pytaliście o mnie, więc jestem. To ja, witamina K. Całe okazałości. W naszym ogrodzie ma mnie kapustka. Co? Ach, słucha się uchem, a nie brzuchem. Och, przepraszam, młodygą. Mój mąż nie cierpi na tę dolegliwość, ale sam wam o tym opowiem.